Nie potrzebujesz dwójki dzieci, sprzedaj mi jedno. Mary to najbardziej podstępna, odrażająca w dosłownym tego słowa znaczeniu, klasistowska i rasistowska osoba, jaką kiedykolwiek spotkałem. Możecie zaufać mojemu osądowi, bo przez wiele lat pracowałem w obsłudze klienta i zajmowałem się polityką w rządzie totalitarnym, więc widziałem już najgorsze z najgorszych. Kobieta jest żoną mojego wujka. I na przestrzeni lat odwaliła tyle syfu, że mógłbym na tej podstawie napisać epopeję narodową. Normalnie nie utrzymuję kontaktu z tą częścią rodziny, bo są cholernie toksyczni, ale niektórych spotkań nie da się uniknąć. Jedno z nich miało miejsce wczoraj i oczywiście nie obeszło się bez rodzinnych dramatów. Zaczęło się od tego, że przyprowadziła na przyjęcie swoją najbliższą przyjaciółkę, która była w grupie wysokiego ryzyka i powinna zostać objęta ścisłą kwarantanną. Potem próbowała zaskarbić sobie uznanie mojego obrzydliwie bogatego szefa, będącego przy okazji mężem mojej kuzynki. Kiedy to nie wyszło, podjęła walkę z noworodkiem, którego każdy chciał poznać, i starała się przyćmić jego debiut, wychwalając pod niebiosa swoje dorosłe już córki. Posunęła się nawet do szperania w lodówce i serwowania jedzenia, które nie było przeznaczone gościom, tylko po to, aby wszyscy myśleli, że jest gospodarzem przyjęcia. Spotkaliśmy się tamtego dnia, żeby uczcić pamięć zmarłej matki mojego kuzyna. Chociaż normalnie nie biorę udziału w uroczystościach chrześcijańskich, tym razem postanowiłem się zjawić, ponieważ ciocia była dla mnie niczym druga matka. Za nic w świecie nie mogłem przegapić tak ważnej uroczystości. Szkoda, że nawet to musiało zostać zrujnowane przez egoizm Mary. Wiedźma nie tylko przejęła rolę osoby prowadzącej modlitwy, ale także wyjęła z torebki duże zdjęcie swojej matki i zakryła nim portret Cioci. Cała jej przemowa opierała się na tym, jak bardzo tęskni za swoją rodzicielką, która zmarła 10 lat temu, a ciotce życzyła jedynie spokojnego spoczynku. Nie jest to jednak opowieść, dla której tu dzisiaj przyszliście. Po prostu musiałem się komuś wyżalić. Mam tyle do opowiedzenia, a tak mało czasu, więc najlepiej będzie, jeśli zacznę od najstarszej sytuacji, jaką pamiętam. Chodzi oczywiście o dzień, w którym Mary zapytała mojej mamy, czy sprzeda jej mojego nienarodzonego jeszcze brata. Tak się składa, że ta stara wiedźma jest bezpłodna i chociaż ma dwie córki, to żadna z nich nie została poczęta w sposób naturalny. Pierwsza z nich pochodzi z in vitro a druga pojawiła się dosłownie znikąd. Podejrzewamy, że mogła ją od kogoś kupić, ponieważ niejednokrotnie tego próbowała. Jeszcze zanim jej pierwsze dziecko przyszło na świat, gdy miałam około dziesięciu lat, moja mama obwieściła całej rodzinie, że ponownie jest w ciąży. Jedyną osobą, której się to nie spodobało, była oczywiście Mary. Jędza od lat próbowała założyć rodzinę, ale jej się to nie udawało, więc szczęście mojej matki było dla niej jak trucizna. Poza tym ciotka zawsze musiała być we wszystkim najlepsza. Czy to w kwestii majątku, drogich ciuchów, pracy, małżeństwa, czy też wakacji. Jedynym, czego nie mogła osiągnąć, było zajście w ciąże. Z całej siódemki rodzeństwa tylko ona nie miała dzieci. Więc wyobraźcie sobie, jak zazdrosna musiała być, gdy dowiedziała się, że najmłodsza siostra jej męża zaszła w ciąże po raz drugi. Coś potwornego! Jej status społeczny mógł na tym ucierpieć. Mary musiała działać, więc pewnego dnia wzięła moją mamę na stronę i powiedziała. Wiesz, to niesprawiedliwe, że znów jesteś w ciąży. Powinnaś poczekać, aż twój brat założy rodzinę, bo jest starszy, ale cóż na pękniętą gumkę nic nie poradzisz. Na szczęście mam świetne rozwiązanie, które usatysfakcjonuje nas wszystkich. Mamy już dosyć ciągłego próbowania, skoro prowadzi ono donikąd, a te sztuczne metody do nas nie przemawiają. Pomyślałam więc, że moglibyśmy pokryć wszystkie koszta związane z ciążą, pod warunkiem, że po urodzeniu dziecko trafi do nas. Wiemy, że tobie się nie przelewa, a my od lat marzymy o potomstwie. Oczywiście za przekazanie praw rodzicielskich również zapłacimy. Mama się nie zgodziła i nikomu nie wspominała o tej sytuacji, myśląc, że to jednorazowy wybryk ciotki. Jednakże Mary ciągnęła ten temat przez kolejnych pięć miesięcy i jeszcze kilkadziesiąt tygodni po narodzinach mojego brata. Poznałem tę historię całkiem niedawno i to tylko dlatego, że dowiedziałem się pewnych rzeczy, które rzucały inne światło na sprawę. Głównie chodziło o korzenie mojego ojca, będącego bardzo przystojnym europejskim imigrantem. Dla Mary najważniejszy był wygląd zewnętrzny, a poza tym chciała udowodnić wszystkim, że w jej żyłach płynie królewska krew. Była gotowa zrobić wszystko, aby inni uwierzyli w perfekcyjne życie, którego nie miała. Obejmowało to również udawanie, że ma białe geny, co jest oczywistym kłamstwem. Mieszkamy w kraju o ogromnej różnorodności rasowej a ona pochodziła ze skromnej rodziny, mieszkającej w małym miasteczku jednego z najsłabiej rozwiniętych stanów. Lata ciężkiej pracy w słońcu sprawiły, że wszyscy mieszkańcy byli czarnoskórzy, a nasz wujek nie był wyjątkiem. Jego rodzina mieszkała na wyspie od pokoleń, więc nie było mowy o urodzeniu białego dziecka. Tę zasadę złamała dopiero moja mama, biorąc ślub z mężczyzną o polsko włoskim pochodzeniu. Spośród całego rodzeństwa matka miała najjaśniejszą karnację, więc nie ma co się dziwić, że odziedziczyłem po rodzicach blady odcień skóry i proste włosy. Istniało więc duże prawdopodobieństwo, że mój brat będzie wyglądał podobnie. Mary i jej mąż natomiast mieli włosy, które określamy złymi. Nie ma w tym oczywiście nic obraźliwego, ale tak miejscowi określają kręcone, gęste kudły. Pewnie już się domyślacie, dokąd to zmierza. Pewnego dnia, będąc na przyjęciu urodzinowym ich córki, przypadkiem podsłuchałem rozmowy Mary z jakąś nieznajomą kobietą. Słyszałem, jak otwarcie narzekała na kolor skóry swojego dziecka oraz żałowała, że nie udało jej się przekonać moich rodziców, aby oddali jej mojego brata. Uważała, iż posiadanie białego syna rozwiązałoby jej wszystkie problemy, a tak musi męczyć się z czarną rodziną, która uniemożliwia jej wspięcie się po szczeblach społecznych. Najbardziej oberwało się córce, która najwyraźniej była zbyt brzydka, aby znaleźć sobie boga tego męża i opłacić jej emeryturę. Tamtego wieczoru zostało powiedziane o wiele więcej, ale nie pamiętam wszystkiego. Mój wujek całkowicie pochwala jej zachowanie i nic z tym nie robi. Dwoje ciemnoskórych ludzi wierzy w wyższość rasy białej. Świat stanął na głowie. Jeszcze jedno, druga córka Mery, która pojawiła się dosłownie znikąd. Jest biała i w niczym nie przypomina swoich rodziców. Nie dziwcie się więc, że podejrzewamy ją o kupno dziecka. żarty ojciec pochłania wszystko, co wpadnie mu w ręce. Nie mógł się powstrzymać nawet w szpitalu. Jest to tylko wierzchołek góry lodowej dziwnych zachowań mojego ojca. Ale muszę to z siebie wyrzucić. Zacznijmy od tego, że ma on tendencję do konsumowania mojego jedzenia. Jest to rdzeń tej historii, więc tego się trzymajmy. Zaczęło się to, kiedy wylądowałam na Ojomie po operacji serca. Ojciec ubzdurał sobie, że wraz z matką musimy schudnąć i zaproponował skoczyć po jedzenie do pobliskiej restauracji. Miałam 1,75 m i ważyłam 60 kg, ale się zgodziłam. Wrócił po paru minutach z dwiema wysuszonymi sałatkami, wyraźnie z siebie zadowolony. W tym czasie ja byłam poddawana prześwietleniu i przyniesiono mi pieczone ziti oraz ziemniaki. Zanim badanie dobiegło końca, ojciec bez pytania zeżarł mój obiad, zostawiając mnie z sałatką, która nawet nie miała sosu. Innym razem ofiarą padł duży kosz owoców, który dostałam w ramach podziękowania od kolegi z pracy. Mój kochany braciszek wraz z statusem zjedli wszystko, nie zostawiając mi nawet winogrona. Oczywiście żaden z nich nie raczył zapytać o pozwolenie, ale kto by się tam przejmował. Podobnie skończyło ciasto urodzinowe, które upiekłam dla mojego ówczesnego chłopaka. Poszłam jedynie się przebrać, a w tym czasie tort magicznie zniknął. Nawet we własne urodziny nie mogłam czuć się bezpieczna. Co roku ojciec pytał mnie, gdzie chce iść, a potem bojkotował każdy mój pomysł. I zabierał mnie do swoich ulubionych miejsc. Raz nawet sabotował moje przyjęcie zaręczynowe, anulując moją rezerwację w restauracji i przenosząc imprezę do wybranego przez siebie lokalu. A to tylko kilka historii związanych z jedzeniem. Uwierzcie mi, że moja rodzina nie jest normalna. Matka niestety woli udawać, że jej mężulek jest święty, a to ja jestem wszystkiemu winna. Po wielu latach wyjawiłam zacofanemu ojcu wszystkie moje sekrety. Mój ojciec jest straszną konserwą oraz zagorzałym chrześcijaninem, dla którego polityka to chleb powszedni. W tym wypadku jabłko padło najdalej od jabłoni, jak tylko się dało, ponieważ mnie nie można nazwać żadną z powyższych. Z tego powodu, kiedy zostałam przez niego zaproszona na rodzinną kolację w niedzielę, miałam wątpliwości, czy chcę w niej brać udział, tym bardziej, że zbliżały się wybory. Ostatecznie miłość do rodziny wygrała, ale obiecałam sobie, że będę unikać wszelkich tematów związanych z polityką, które mogły sprowokować wybuch niechcianej dyskusji. Niestety, ojciec nie wytrzymał i już na wstępie zaczął opowiadać o wiecu Trumpa, w którym uczestniczył. Zagryzłam zęby i pozwoliłam mu kontynuować, co było błędem, ponieważ pod koniec wieczoru zaczął mi robić wyrzuty sumienia, że rzadko ich odwiedzam. Następnego ranka wysłałam mu szczerą wiadomość, po raz pierwszy dzieląc się z nim uczuciami. Powiedziałam, że wolałam unikać rodzinnych spotkań, bo zawsze sprowadzały się one do debat politycznych, których nienawidziłam. W odpowiedzi stwierdził, iż w jego domu panuje wolność słowa i będzie mówił, co mu się żywnie podoba. Uznał, że skoro podjęłam decyzję o unikaniu tematu oraz spotkań z nim, to on również nie chce mieć ze mną absolutnie nic wspólnego. Wolność słowa w jego domu, nigdy nie słyszałam większych bzdur. Wściekłam się na myśl o wszystkich rzeczach, które musiałam ukrywać przez 40 lat, bojąc się, jak zareaguje. Miałam już dość życia w kłamstwie. W następnej wiadomości wylistowałam mu wszystkie rzeczy, których o mnie nie wiedział. Wyjawiłam mu, że jestem biseksualną wikanką. Pale marihuanę medyczną, dokonałam aborcji i od ośmiu lat spotykam się z chłopakiem, którego nie pochwala, a nasz związek jest poliamoryczny. Przez tyle lat tłumiłam w sobie to wszystko, że nawet nie wiedziałam, jak z nim rozmawiać. Każdy temat wydawał się tematem tabu i lepiej było go unikać. Po tej wiadomości nie otrzymałam od niego żadnej odpowiedzi. Chyba nie był w stanie zaakceptować tego, że jego córka kieruje się własnymi zasadami.